mecz pełen emocji, ale się okazuje bardzo ważny dla obu drużyn. Dla was nawet chyba jeszcze ważniejszy. Determinacja, wola, walki świetne. Tutaj, no nie powiem skuteczność, bo bramek mogło być jeszcze więcej, natomiast Maciej Sikorski to jest jeden z najlepszych strzelców ligi i dzisiaj też to udowodniłeś. No i najważniejsze, że zespół wygrał. Tak, najważniejsze, że wygrywamy. Ostatnimi czasy mamy trochę lepszą passę mimo wszystko, porównując do zeszłych sezonów. To, że strzelam bramki, to nie jest powiedzmy jakaś nowość, ale nie to jest też najważniejsze, bo najważniejsze jest to, żeby po prostu wygrać jedną bramką, a zdobyć 3 punkty. Czasami tak jak wczoraj, po prostu wynik 8-8 i zabrakło tych punktów. 8-9, 9-8. Tak, a dzisiaj 9-8. I faktycznie najważniejsze jest to, że trochę mniej bramek mimo wszystko tracimy. Strzelamy tak jak zawsze, po prostu dobrze się bawimy. Jesteście drużyną, która prezentuje bardzo otwarty futbol, tak? Po 9-8 bramek strzelacie lub prawie tyle tracicie? Zgadza się. Chłopacy... Równowaga między ofensywą a defensywą. Tak, wszystko dlatego tak jest, dlatego że faktycznie mamy zupełnie amatorski zespół. Nie ma w nim żadnych chłopaków z przeszłością, którzy gdzieś tam grali, powiedzmy. Maciej Sikorski też nie ma takiej? No, mam, ale to nie jest, myślę, że ważne. To jest przeszłość taka, powiedzmy, marginesowa, myślę, że. Chodzi o to, że po prostu dobrze się bawimy, mamy fajną grupę przyjaciół i to już, jak wyliczyliśmy, 7. rok, także 11. sezon i po prostu jest fajna zabawa. Bo pod różnymi nazwami gracie, tak? Tak, zgadza się. Zgadza się. Zaczynaliśmy jako Skantras Mapei, później byliśmy Polaną i w zasadzie zmieniamy nazwę co jakiś czas. Po prostu, tak. Robimy jakieś porządki w drużynie i zmiana nazwy również nam towarzyszy. No bo jakby kręgosłup drużyny jest taki sam, czy jakby bardzo, cały szkielet jest cały taki sam, czy jakby takie drobne pojedyncze uzupełnienia? Nie, w zasadzie to są chłopacy, którzy od 5-6 lat gramy razem wszędzie, w zasadzie po prostu nawet tutaj w tych rozgrywkach i praktycznie skład się nie zmienia, z tym, że jest często tak, że nie zawsze możemy liczyć na te same osoby i po prostu ten, kto może, przyjeżdża, także... Ten wynik dał awans do piątki, tak? Czy o to się biliście? Bo całkiem udany weekend, tak jak remis i wygrana, są 4 punkty, więc nieźle. Zgadza się, liczyliśmy i cały czas liczymy na to, że zagramy w tej pierwszej piątce. Nasze oczekiwania są takie, żeby właśnie w te pierwsze 4 miejsca gdzieś tam walczyć. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy najsilniejsi, ale traktujemy to jako dobrą zabawę i podchodzimy po prostu z walką do każdego meczu.